Cześć kochani, ja jestem Dorota, to jest mój kanał Dorota's Freaks, a ten film jest częścią projektu Halloween. Jeśli interesuje Cię charakteryzacja i makijaż w takim ekstremalnym wydaniu, to jest zdecydowanie Twoje miejsce w internecie. Tak jak się umówiliśmy w piątki, będę podchodzić do tematów, które już kiedyś rozwijałam, w jakiś nieco inny sposób i dzisiaj wzięłam się za gnijącą pannę młodą. W ankiecie na Instagramie to Wy wybraliście właśnie tą charakteryzację, żebym ją odtworzyła, ponieważ kiedyś faktycznie już ją wykonałam, ale wtedy jeszcze nie nagrywałam filmików, więc próżno szukać, nie szukajcie na moim kanale. Tym razem zrobiłam moją gnijącą pannę młodą w takiej wersji bardziej real life, czyli tak jak mogłaby wyglądać w prawdziwym życiu. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba takie podejście do tego tematu. Mi ta charakteryzacja, przyznam się, sprawiła bardzo dużo frajdy. Oczywiście nie mogę zapomnieć o pytaniu, które zadałam Wam w zeszłym tygodniu, a brzmiało ono, jakiego youtubera chcielibyście zobaczyć na moim kanale i w kogo powinnam go zmienić. Wasze odpowiedzi były fantastyczne, kreatywne i czasem zaskakujące. Oto trzy z nich. YouTuber do charakteryzacji? Może poszukiwacz. Ucharakteryzuj go za jego kota. Red Lipstick Monster zamienić w staruchę z Wiedźmina. Może Stu mogłabyś go zamienić w przerażającego krwawego pingwina. A dzisiaj odwrócimy sytuację, który youtuber lub youtuberka powinien pojawić się na moim kanale i ucharakteryzować mnie. No i oczywiście za co? I oczywiście nie muszą być to osoby związane z makijażem w jakikolwiek sposób. Będzie ciekawiej. No i kochani, oczywiście nie zapomnijcie oznaczać mnie i hashtag PHFreaks pod swoimi charakteryzacjami na Instagramie, żeby wziąć udział w konkursie i zabieramy się do malowania. Muszę przyznać, że moja twarz ostatnio dosyć cierpi, skóra jest bardzo podrażniona, dlatego najpierw ją dobrze nawilżam i przechodzę do roboty. A przez robotę mam na myśli przede wszystkim w pierwszej kolejności zakrycie brwi i założenie soczewek. A następnie pomaluję całą twarz i dekolt na piękny błękitny kolor, który jest połączeniem dwóch kolorów. Właśnie taki jasny błękit, on jest nawet trochę metaliczny, z Superstar. I biała farba wodna Diamond Explosion, obie farby to są oczywiście farby wodne. I nakładam je takim puchatym pędzelkiem. Gąbeczką dodaję jeszcze troszkę farby w te miejsca, które wymagają większego krycia. I są to przede wszystkim brwi i okolice nosa też. A kiedy pomaluję już dekolt, przechodzę do cieni. Najpierw sięgnęłam po taki pojedynczy cień Primer Colors z NYXa w kolorze Hot Blue i nim nadaję tak naprawdę cały kształt mojej twarzy, czyli zarysowuję kości policzkowe, oczodoły, także konturuję czoło, no i oczywiście dekolt, czyli podkreślam wszystkie kości, które się powinny tam znajdować, a u mnie ich nie widać. Tym samym cieniem tworzę też kształt nosa, który musi być bardzo wąziutki i zadarty. A także powiększam sobie oko, to miejsce, które zostawiam niepomalowane, oczywiście później pomaluję na biało. Ale póki co biorę również białą farbę tłustą Supracolor z Kryolana i nakładam ją wszędzie tam, gdzie są wszelkie wystające elementy. Chcę po prostu rozświetlić, bez użycia rozświetlacza, jedynie po prostu rozbielam te miejsca. Oczywiście tłustą farbę zawsze, ale to zawsze musimy bardzo dobrze utrwalić. W tym celu biorę biały cień prasowany, jest to akurat HD Finishing Powder z NYXa. I wklepuję go, właściwie wciskam wszędzie tam, gdzie nałożyłam farbę. Potem oczywiście to omiatam i nadmiar strząsam. Następnie pogłębiam te cienie, które już wcześniej niebieskim cieniem zaznaczyłam. Tym razem biorę cień w pierwszej kolejności grafitowy, potem czarnym jeszcze bardziej to pogłębiam. I tak z właśnie wszystkimi tymi elementami, które wcześniej konturowałam, czyli oczodoły, wszędzie tam, gdzie zaznaczałam kości. A następnie przejdziemy oczywiście do oczu i tam również zacznijmy od czarnego cienia. I tak, jak widzieliście, najpierw wyznaczyłam jeszcze dobrze kontur tego nosa, pogłębiłam go, a teraz to samo robię z oczodołem.
Za chwilę zobaczycie, że jedno oko będzie już wykonane. Pokażę Wam, jak to zrobiłam, oczywiście na przykładzie drugiego oka. Najpierw nakładam po prostu bazę, nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, jaka to baza była. Czarnym cieniem zaznaczam właśnie tą granicę tego sztucznego oczodołu. Rozblendowuję to niebieskim cieniem, którego wcześniej używałam. Na centralną część powieki nakładam teraz coś, co nazywa się Lid Matte Eye Tint. To jest coś w rodzaju takiego płynnego, zastygającego cienia, który mi posłuży za bazę. A zapomniałam dodać, że jest z NYXA z serii Lingerie. Następnie dodaję niebieski cień, który pochodzi z paletki Over the Rainbow z Kobo Professional, a na sam środeczek pigment z Glazela w kolorze T6. A teraz przechodzimy do dolnej powieki. Tam najpierw na sam początek idzie ten zastygający biały cień, a następnie biała kredka Jumbo Pencil w kolorze Milk. Do nosa wracam jeszcze z czarnym cieniem, bo oczywiście nie może zostać w takim stanie, jakim jest, bo w oryginale jest właśnie taki bardzo czarny, zadarty, prawdopodobnie po prostu zgnity. Następnie maluję bardzo charakterystyczne, takie zmartwione brwi. Nie bawię się tu żaden realizm w malowanie włosków, bo myślę, że nie byłoby to aż tak czytelne, to jest bardzo charakterystyczny element. A następnie przyklejam sztuczne rzęsy, zarówno górne, jak i dolne. Górne rzęsy są marki Natural Lashes, niestety nie pamiętam modelu, a dolne to AliExpress. Jeśli chodzi o usta, to najpierw oczywiście wyrysowuję konturówką, potem wypełniam pomadkami. I są to pomadki z serii NYX Lingerie, kolejno ta ciemniejsza to kolor 20, a ta jaśniejsza kolor 22. Jaśniejsza wędruje oczywiście tylko na centralną część ust i rozklepuję ją delikatnie, łącząc tą ciemniejszą. Zostały mi już tylko włosy. Jak widzicie, potraktowałam je sprayem, co nie jest dla nich może najlepsze, ale jest to zdecydowanie tańsza opcja niż kupowanie peruki. A takie spraye w okresie Halloween są oczywiście bardzo dostępne, więc żaden problem. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. I do zobaczenia jutro. Buźka!